Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku zupełnie nienumerowanym podcastu Medycyna Integracyjna. Ja nazywam się Maciej Duczyński i jest dzisiaj ze mną specjalny gość. Marcin Cieciecki, dzień dobry. Znamy się od ilu lat? A to jest ciekawe, bo ostatnio porządkując dysk, znalazłem taki skrypt z szkolenia masażu tkanek głębokich z odcinka chyba piersiowego i szyjnego. Czyli 6. 6 lat, bo mi ostatnio Facebook o tym przypomniał, że to było 6 lat takie temu. Tak, no to może tak być. Okay. Nie pamiętam dokładnie, ale to pewnie będzie tak. Będzie okay. Tych lat już parę. Więc ja tutaj tylko jakby tak wspomnę osobom, które nas słuchają, że też od paru lat trochę tak razem pracujemy. Teraz w dwóch różnych gabinetach, tak, przez jakiś czas pracowaliśmy w jednym, więc tak, ale obaj jesteśmy fizjoterapeutami. Ty też poszedłeś w trochę inną stronę, ja trochę w inną stronę i właśnie to jest dzisiaj bardzo fajne pole do takiej rozmowy, że będziemy chcieli pogadać trochę o układzie nerwowym, głównie o tej części autonomicznej układu nerwowego. No i będę chciał Cię troszeczkę pociągnąć za język, jak to wygląda z Twojej perspektywy, na co Ty zwracasz uwagę, jak troszeczkę wygląda taka, powiedzmy, Twoja praktyka takiej strony, może trochę diagnostycznej, trochę praktycznej, takiej już powiedzmy bardziej związanej z technicznymi rzeczami. Myślę, że to się może bardzo mocno różnić. Albo i nie. Albo i nie. To jakby to tak. Może w dalszej części. Taka może tak, tak, tak. Historia, ja na razie po prostu to tak zostawimy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Więc powiedz mi tak, bo pracujesz na co dzień w gabinecie, pracujesz z pacjentami, którzy mają problemy. Jakie? Czy to jest jakaś taka, masz taką swoją specjalną grupę osób, które mają jakieś konkretne problemy, czy problemy pod tytułem jakiekolwiek? Myślę, że problemy tytułem jakiekolwiek, aczkolwiek masło maślane. Coraz częściej myślę o tym, żeby jednak iść w kierunku zawężania grupy pacjentów. Czyli jakby myślę tutaj w kategoriach. Zrozumiałem w tamtym roku, że nasz czas jest ograniczony, nie? Więc chciałbym zająć się tymi pacjentami, z którymi po pierwsze mi się pracuje najfajniej, z którymi najbardziej lubię pracować, bo nie ma co ukrywać, że nie będzie tego czasu więcej i w sumie warto, żeby tak to wyglądało. Więc ja myślę, że jestem takim terapeutą, który potrafi się zająć i skręconą kostką i bolesnym barkiem, ale nie ukrywam, że najwięcej frajdy mi sprawia zajmowanie się takimi pacjentami, którzy są trochę szerszymi objawowo, nie? Czyli jakaś tam skręcona kostka, w przeszłości zdarzały się jakieś tam inne historie, ale teraz to właściwie jelita, czasem poboli mnie głowa, a w ogóle to jak się zestresuję, to jest dramat, nie? I jakby w sumie to wyszło dosyć naturalnie, bo gdzieś tam w drodze poznawania osteopatii myślę, że coraz więcej tych takich trików z autonomicznego układu zostało przekazywanych. Ta wiedza gdzieś tam się powoli zwiększała i w sumie to przyszło samo, nie? Że jakby zacząłem na tych pacjentów patrzeć z trochę innej perspektywy. Więc nie umiem się zdefiniować jako terapeuta zajmujący się tylko tym, ale myślę, że jakbym miał podać trzy rzeczy, bo ostatnio właściwie zmieniałem nam trochę opis na stronie swojej osoby, bo stwierdziłem, że był trochę nieaktualny, to bym powiedział, że na dzień dzisiejszy najbardziej jarają mnie małe dzieciaki. To jest straszna frajda, żeby z nimi pracować. Myślę, że są to na pewno kobiety w ciąży i cały okres prowadzenia ciąży i tego, co się dzieje po. No i jakiś taki rodzaj pacjentów z tymi zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego, ale teraz, bo co to jest? No właśnie, do tego nawet dosyć płynnie chciałem przejść i widzę, że mi to ułatwiłeś. Jakie problemy ludzie zgłaszają, które najbardziej wiążesz z tym, że to może być ten autonomiczny układ nerwowy, co to jak często pewnie praktyka też jakby to pokazuje, że to jest faktycznie to. Jakie powiedzmy takie, nie wiem, choroby, jednostki, konkretne objawy, nie? Nie myślałbym o tych kategoriach chorób i jednostek, bo myślę, że to jakby nie wchodźmy w temat tego, jak często powstają jednostki, nie? I zespół bólowy i tak dalej, ale myślę, że jak przychodzi do mnie pacjent, który ma problem z barkiem, kolanem, a jak zaczynamy sobie gadać, to okazuje się, że i coś jest nie tak w brzuchu,
i jakieś tam produkty mi nie służą i w sumie to czasami gdzieś tam coś mi, jakieś takie mam wędrujące bóle, które za bardzo nie potrafi o nich opowiedzieć i je zlokalizować. Jak się zacznie go ciągnąć za język i pytać o sen, regenerację, zmęczenie, ile razy w ciągu dnia wbija gwoździa popijając kawę, no to jak zbierze się to wszystko do kupy, to wydaje mi się, że ci pacjenci nie będą nam szli na terapii tak, żeby pracować z nimi jak ze standardowym ortopedycznym pacjentem. I ten bark nigdy nie będzie się goił tak w tych ramach takich przewidywalnych, jakbyśmy chcieli to usystematyzować. Więc wydaje mi się, że to... Ja w ogóle jakiś czas temu zrezygnowałem z prowadzenia takiego długiego wywiadu. Nie? Tak jak teraz fajne mam porównanie, bo moja siostra jest na 4. roku fizjoterapii. Jak z nią rozmawiałem na ten temat, jak to powinno wyglądać, nie? To pierwsza wizyta, testowanie, masa testów, analizy, hipotezy. A prawda jest taka, że bardzo często jak ludzie do nas przychodzą, to na początku mówią nam to, co chcą powiedzieć, a potem to my musimy umiejętnie z nich wyciągać te rzeczy, które my byśmy chcieli dowiedzieć. Ja myślę, że to tak chyba na drodze rozwoju każdego terapeuty jest trochę tak, że na początku my bardzo mało używamy diagnostyki. I robimy, nie? Jakby I robimy. Może inaczej, bo ta diagnostyka, żeby też ktoś nas teraz źle nie zrozumiał, ona jest bardzo ważną, niezbędną częścią terapii, z tym, że nie musimy na nią poświęcać aż tyle czasu, co w pewnym momencie gdzieś tam naszej praktyki, bo na początku jest jej mało, bo nie umiemy, później jest jej bardzo dużo, bo umiemy, tylko jeszcze nie do końca wiemy, co jest kluczowe, i później jest jej mniej, bo po prostu dużo rzeczy potrafimy wyłapać z kontekstu i zwrócić uwagę tylko na te najważniejsze rzeczy, nie? Ja uwielbiam to zdanie, które mówi o tym, że diagnostyka płynnie przychodzi w terapię i odwrotnie, nie? Bo to jest takie proste, ale tak jest. Nie? Więc też jakby tu myślę, że się z tym muszę się zgodzić. Tak. No bo tutaj oczywiście się mówimy o tej takiej diagnostyce funkcjonalnej, nie? Że, no tak. Że to sobie tak czasami to tak wygląda, jakbyśmy zdejmowali takie łupinki, warstwa po warstwie, tam czasami gdzieś tam pod spodem wychodzą jakieś inne rzeczy, więc to musi płynnie się jedno z drugim przeplatać. A powiedz mi, czy masz jakiś taki swój, powiedzmy, system, czy od czegoś wychodzisz, od jakiegoś jednego układu, na przykład jak badasz pacjentów? Ale chodzi ci o układ... Jakiś w ogóle taki, powiedzmy, układ w ciele, czy od układu gdzieś tam krążenia, czy od jakiegoś układu, nie wiem, mięśniowo-kostnego? Znaczy w sumie to... Myślę, że to też jest zależne od tego, jaki pacjent przyjdzie, no bo wiadomo, że jak przychodzi osoba, która 3 dni temu naciągnęła łydkę przy bieganiu, no to ten badanie będzie nakierowane na coś zupełnie innego, więc ja zazwyczaj staram się, żeby ten początkowy wywiad to było takie wyłapanie ewentualnych przeciwwskazań i czerwonych flag, żeby w razie czego tą osobę odesłać, albo żeby wiedzieć, na co uważać, nie? Czyli jakieś tam, wiem, zakrzepice, niektóre kategorie leków i tak dalej. Natomiast staram się nigdy czegoś takiego nie robić, czyli dosyć dobrze mi się sprawdza to, żeby na pacjentowi zadać pytanie na początku, w czym mogę panu pomóc. Nie? No bo jakby teraz przychodzi do mnie taka osoba i jak powie, bo mnie boli bark i to mi przeszkadza w pracy, to nie będę myślał w kategoriach, żeby temu człowiekowi, fajnie mu uświadomić, że na przykład jelita też mogą mieć na to wpływ i tak dalej, no ale jeżeli to jest osoba, która chce się pozbyć bólu, no to fajnie mu powiedzieć, że można zrobić z tym coś więcej, ale też mu ten ból zabrać. No ale jak ktoś przychodzi i na to pytanie odpowiada, mam problem z tym, właściwie to nie wiem, jak to powiązać i tak dalej, no to już po tym pierwszym zdaniu wiadomo, jakby nie, ono mi takie od razu dwie ścieżki daje, to jest bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o badanie, to nigdy nie wychodzę, nie staram się nie robić tak, żeby od czegoś wychodzić, nie? Tylko jakby myślę, że etap rozwoju, na którym jestem, to jest to, czym bardzo staram się teraz inspirować, rozwijać i cały czas się tego uczyć i myślę, że się nigdy nie skończy, czyli to słuchanie tego pacjenta. Nie? To, żeby to samo do ciebie przyszło i żeby to badanie było wnioskowaniem, żeby raczej sobie eliminować niektóre rzeczy. Zazwyczaj standardowo oglądam pacjenta, patrzę sobie przód, tył, porównuję jakieś testy w siedzeniu, od razu zazwyczaj dosyć szybko dążę do tego, żeby położyć pacjenta na leżance na plecach. No i przechodząc od góry do dołu, zazwyczaj staram się znaleźć 2-3 rejony, które są dla mnie takimi najbardziej napiętymi. Nie chcę używać słowa najgorsze, nie? Bo to jest takie od razu negowanie i robienie czegoś złego, ale znajduję sobie te 3 miejsca, no i staram się tą historię pacjenta połączyć, no bo im więcej rzeczy łączymy na jednej terapii, tym ten efekt będzie bardziej globalny, ale nie mogę powiedzieć, że zaczynam od czegoś zawsze. Dobra. To by się nie sprawdziło. Okej.
To wrócimy sobie gdzieś tak, już wiem, że nie wychodzisz zawsze od autonomicznego układu nerwowego, ale absolutnie. Do niego sobie jakoś tam byśmy płynnie przeszli, bo tak z objawów zwróciłeś uwagę na to, że to są takie problemy, gdzie pacjent jakby trochę ma problemy z regeneracją, bo tak nie chce nam się tam powiedzmy fajnie goić i ta terapia nie za bardzo idzie do przodu, więc u takich osób byłoby na to trzeba zwrócić uwagę. U osób, które tak mają problemy z koncentracją, bo tam zwróciłeś uwagę na to, że tam przy kawce też mogą odlecieć, więc takie trochę gdzieś tam zaburzenia, powiedzmy, tego cyklu dobowego, jak u nich występują, jakieś takie bóle, trudno powiedzieć skąd, takie trochę jakby wędrujące. No, dokładnie. I też takie bardzo trudne, ja zawsze staram się zadać pytanie, czy pacjent czuje ból jakby idący po jakiejś, którą można dopasować do struktury, nie? I jak mówi o bólu, którego nie można dopasować do żadnej struktury, no to... Tak, to raczej ciężko nie jest szukać po prostu... struktury, którą mamy rozluźnić, nie? To jest nierealne. Jasne, dobra, okej. Ja bym tutaj jeszcze mógł dołożyć na pewno jakieś oddechowe problemy, nie? Jak pacjenci nam zgłaszają. To, znaczy to w ogóle teraz jest ciekawy okres z tymi oddechowymi. No nie? Tak. Te wszystkie maseczki, nie? Ten cały, powiedzmy, rok życia w tym płytkim oddychaniu, no bo to sprowadza się do płytkiego oddychania, to myślę, że będziemy i co robić. No na pewno mamy, nie? Bo to oddech w ogóle jest taki, w ogóle oddechu to myślę, że też moglibyśmy to można nagrać zupełnie osobny odcinek i w takim razie czemu nie? Ale też musimy o nim myśleć jako o takim punkcie, który z tym układem autonomicznym jest bardzo mocno powiązany, bo po prostu od tego, jak my oddychamy, no to potem też już można zobaczyć, czy ten problem w układzie autonomicznym jakiś jest. Nie? To też jest ciekawe, że ten oddech można w tej terapii bardzo łatwo wykorzystać. Nie? Jakby on też... Jako narzędzie. Tak, ja też bardzo, w sumie teraz jak jeszcze pomyślałeś, na co zwracam uwagę, to bardzo zwracam uwagę na oddech, ale już jak pracuję z pacjentem. Nie? Starając się oczywiście znaleźć zmianę w jego wzorcu oddychania na poziomie tej godziny, którą spędza u nas. Bo cały problem z pracą z autonomicznym układem nerwowym w ten delikatny taki sposób, no osteopatia jest stosunkowo delikatna, nie zawsze, ale raczej dąży się do tego, żeby te techniki były delikatniejsze niż rzeźnickie. I czasami ci pacjenci nie wiedzą, o co chodzi, nie? Że jakby co on robi, trzyma tam mnie za potylicę i nic się nie dzieje. Ale wydaje mi się, że ten oddech to jest jedna z tych rzeczy, którą można pacjentowi bardzo łatwo pokazać, nie? Że jakby niech pan zobaczy, nie? Ale oddychał pan dużo płycej, nie? A teraz może pan wziąć ten wdech i już pana nie boli ten odcinek piersiowy jak na początku, nie? I to pokazuje bardzo dużo i to jest fajne, żeby też na to zwracać uwagę. Dla nas to też jest taki fajny, dosyć obiektywny, wydaje mi się, taki marker tego, czy ten układ autonomiczny reaguje na naszą pracę, no bo jeśli widzimy, że ktoś tak, tutaj możemy też znowu słuchaczom jakby trochę podpowiedzieć, co tak naprawdę mamy na myśli przez to obserwowanie oddechu. Dla mnie, ja często na przykład sobie obserwuję stosunek wdechu do wydechu. Jeśli ten oddech jakby cały jest dosyć płytki, urywany, czasami taki widać, że on wychodzi z takim pewnego rodzaju wysiłkiem, z zaangażowaniem tutaj góry klatki piersiowej, gdzie tam za każdym razem się komuś podnosi do góry mostek, obojczyki, tam już ktoś ma prawie wciśnięte w uszy, no to widać, że coś tam na pewno jest nie w porządku z tym wzorcem oddychania. No i teraz jeśli ktoś będzie robił dosyć długie wdechy i krótkie wydechy, no to ja będę wiedział, że on jest taki przesterowany w tą stronę współczulną. Nie? No z drugiej strony, no właśnie, bo tutaj chciałbym też od razu powiedzieć, że że mamy też tą stronę przywspółczulną, to oni też zaraz będziemy musieli pewnie sporo ten temat rozgrzebać, bo trochę odejdziemy od takiego naszego klasycznego paradygmatu, tylko tej pojedynczej takiej huśtawki. No że jest albo współczulny, albo pobudzanie, albo wyciszanie. Nie? Więc nie wiem, czy też takie akurat parametry gdzieś tam obserwujesz? Tak, czy... jakby to na pewno, to jest ten najczęstszy pewnie, to mi się wydaje, że ludzie, którzy do mnie przychodzą, najczęściej mają to, o czym powiedziałeś, ale też mnie na przykład interesuje w tym wszystkim, w jaki sposób ten oddech zmienia mi się na terapii, nie? Czyli modelowo jest tak, że jak czuję pod paluchami, że mi się te tkanki rozmiękają, no to czy rozluźniają, czy uwalniają, jak to nazwiemy, no to oczekiwałbym też to, że ten oddech będzie coraz lepszy, coraz dalszy, nie? I
Na początku na takie rzeczy mało zwracałem uwagę. Wydaje mi się, że to też przychodzi sobie z czasem, nie? Że na większą ilość bodźców jesteśmy w stanie tą uwagę zwrócić. Natomiast jakby taki sposób rozchodzenia się tego oddechu i jego zmiana w trakcie tego czasu, którą pacjent spędza. I to też bardzo często łapię się na tym, no bo można w różny sposób definiować to, co robimy, nie? Jedni to będą tłumaczyli na słuchem, inni kompletnie innymi rzeczami, ale tego w ogóle nie ma sensu poruszać. Aczkolwiek no jeżeli robię coś i nie mogę czegoś rozluźnić i widzę, że ten oddech blokuje mi się po prawej stronie, nie? I że tamte żebra nie działają, to może to jest ta wskazówka, nie? Może nie wyłapałem tego w trakcie badania, ale ten oddech mi pokazuje, gdzie nie może pójść, co go blokuje. O. To jest ciekawe. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że podejść do przepony możesz mieć dwa. Nie? Czyli możesz pod przeponę wbijać w palce i liczyć na to, że ją rozluźnić, albo możesz usunąć wszystkie przeszkody na drodze tej przepony, żeby ona pracowała swobodniej. Wydaje mi się, że to drugie podejście jest dla mnie zdecydowanie ciekawsze. Tak, bo mi się wydaje, że to pierwsze to jest po prostu element tego drugiego. Czyli czasami to miejsce blokady tej przepony, powiedzmy, że jest w tym miejscu numer jeden. Nie? Bo tak my często o tym myślimy, w taki bardzo mocno modelowy sposób, że jeśli wciskamy palce pod żebra, to znaczy, że tam jest przepona, to my ją wtedy tam dotykamy i ona nam tam się rozluźnia pod palcami. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy my jej w ogóle dotykamy w ten sposób, w taki bezpośrednio. Myślę, że nie u wszystkich. Nie u wszystkich, a nawet jeśli ją dotykamy, to jak naprawdę ma to duże znaczenie. Tak. Nie? To ciężko powiedzieć. Raczej znowu to, czy ta przepona dobrze działa, czy nie, znowu będzie bardzo mocno związane z tym, jaki ona dostaje sygnał gdzieś tam z góry, no i jakie oczywiście ma środowisko, w którym może funkcjonować. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, o tym środowisku, nie? Że czasami zamiast rozluźniać coś, co się nie chce rozluźnić, lepiej stworzyć tej tkance środowisko zewnętrzne po to, żeby ona w ogóle mogła się zagoić, nie? Jakby, no czy tam przejść na wyższy poziom energetyczny i pracować lepiej po prostu. Tak. To jest takie też coś, co wydaje mi się, że zmiana myślenia w ten sposób znacznie ułatwia pracę z tymi pacjentami, którzy mają tych dolegliwości bardzo dużo. Tak, nie? Tak, tak. No właśnie, no bo tak moglibyśmy się znowu, wiesz, fiksować na tym, że przepona działa nieprawidłowo, więc ja będę naprawiał przeponę, tylko być może ona na przykład nie działa mi, no może dlatego, że ktoś ma dosyć wysokie ciśnienie w jamie brzusznej. No to gdzie, dokąd ta przepona ma zejść? No tak. Nie? Więc ja ją próbuję tam dźgać i ej, dawaj, jedziesz, nie? Nie mam dokąd, nie? Więc znowu, to może być czasami tak, że my posługujemy się tym modelem i myślimy o tym, że rozluźniamy sobie dolny żebra i dlatego to przepona mi działa dobrze, a może po prostu oddziałujemy chociażby na, może znowu pośrednio, na to ciśnienie w jamie brzusznej, bądź na jakiś jeszcze inny mechanizm, który u akurat tej jednej osoby ma miejsce i dlatego to po prostu gdzieś tam idzie do przodu. Więc ja tak gdzieś tam zawsze staram się troszeczkę jakby walczyć z tymi modelami myślenia. My z jednej strony ich potrzebujemy. Mi się wydaje, że my potrzebujemy tych modeli po to, żeby w pewnym momencie się od nich odbić. Tak, nie, to jest takie... ktoś nam musi pokazać coś na modelu, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, jak to troszeczkę działa i też na początku jest tak, że no bez tych modeli byłoby nam trudno w ogóle załapać, o co w ogóle chodzi w leczeniu, nie? Tak, ale myślę też, że tych modeli potrzebujemy po to, żeby starać się wypracować tą lepszą komunikację z resztą środowiska medycznego, nie? Bo trzymając się pewnej terminologii będzie nam dużo łatwiej, jakby jak ją porzucamy i nagle zaczynamy... Tak. Nie mówię, że nazwy robocze są złe, bo myślę, że jak ktoś by spojrzał na to, jak ja wypełniam karty pacjentów i jakich skrótów myślowych używam, to też pewnie byłoby ciężko to skumać, ale przecież to ma być mój skrót, nie? To ja mam na to spojrzeć i wiedzieć w 3 sekundy, co robiłem. A to wydaje mi się, że te modele jeszcze po to są potrzebne, żebyśmy mogli dyskutować z lekarzami, żebyśmy mogli dyskutować z innymi profesjami, żeby się dogadać po prostu, nie? A jasne. Całą resztę to już jest dorobiona teoria chyba. No. Dobra, więc słuchaj, czyli jest tak, że jak pacjent, to będzie podchwytliwe pytanie, uwaga, czy jak pacjent jest współczulnie nadmiernie pobudzony, to go trzeba wyciszać i już. No niekoniecznie, nie? Bo to jakby, znaczy nie wiem. Myślę, że na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo myślę, że jest część tych pacjentów, która jak jest pobudzona współczulnie, to trzeba im ten współczulny wyciszać, ale na pewno też tak nieraz miałeś w gabinecie, że jest też to jest nadmiernie współczulnie pobudzony i tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, nie? Bo i klatka, i brzuch, i żebra, i wszystko, nie? I tak naprawdę wtedy jakby
staram się wykorzystywać to odbicie, nie? Czyli staram się zastymulować pracę nerwu błędnego. I jakby okazuje się, że czasami to jest krótsza droga po prostu, nie? I można zrobić 2-3 rzeczy na terapii, żeby go zastymulować. Wydaje mi się, że takich pacjentów też trzeba zostawiać na trochę dłuższy okres czasu niż tam te standardowe 7 dni, które wydaje mi się, że tak się utarło gdzieś w fizjoterapii. No i wydaje mi się, że im też trzeba dać jakieś zadanie domowe mimo wszystko. Choćby to były to oddychanie, nie? 3 razy dziennie, ale żeby też go zaangażować w to, żeby ten układ nerwowy aktywnie tam zaczął coś zmieniać, żeby chciał. Więc no, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Przynajmniej nie znam jej na ten moment i mam nadzieję, że jak się spotkamy za 40 lat... Ja myślę, że to jest nawet taka odpowiedź, której się spodziewałem i której też pewnie ja bym udzielił. No tak. więc dokładnie tak jak mówiłem, trochę miało być podchwytliwe, no bo się okazuje, że jakby nie ma takich jednoznacznych odpowiedzi w pewnym momencie. Ja troszeczkę tak też zapytałem cię o to, bo w takim, powiedzmy, standardowym też jakby rozumieniu tego, jak działa układ autonomiczny, jako taka huśtawka, że mam część współczulną, która nas, powiedzmy, nakręca, pobudza, nastawia do walki, ucieczki, do tej reakcji takiej obronnej. No i ten przywspółczulny zbiorczo, jako taki jeden układ, który nam pozwala na taki chill i rozluźnienie i to, że czujemy się fajnie. No ciężko i takim, się nie zgodzić. Ciężko się nie zgodzić, no właśnie. Z tym, że okazuje się, że to znowu to nie jest aż takie proste i może być tak, no bo kiedy o tym się słyszy w ten sposób, no to wydaje się proste zadanie. Pacjent jest nadmiernie współczulnie pobudzony, więc on po prostu trzeba go zawsze wyciszyć, żeby był przywspółczulnie pobudzony, bo wtedy jest zrelaksowany, wychillowany i jest super. Czyli nie ma opcji, żeby ktoś był nadmiernie przywspółczulnie pobudzony, nie? I się okazuje, że no właśnie, ale tak, takie sytuacje oczywiście są, bo mamy też ten układ przywspółczulny, który też da się go z kolei znowu podzielić. Na chcesz powiedzieć jak? Czy nie chcesz? Znaczy, no tak, no bo nerw błędny możemy podzielić na 2, nie? No ten starszy i nowszy, brzuszny i grzbietowy. Myślę, że te nazewnictwa tam się gdzieś przeplatają. No i to też jest bardzo ciekawe, nie? Jakby za co one odpowiadają, no bo ten starszy to ten prymitywny, który za te takie, mówiąc najprostszym językiem, gadzie jakieś takie po prostu przetrwałe w nas instynkty, czyli po prostu reakcje walki, ucieczki odpowiada. A ten brzuszny to jest ten taki bardziej socjalny, bardziej jakiś tam, nie wiem, emocjonalny, pewnie też go można wieloma słowami określać, no ale ten odpowiadający za te nasze wyższe funkcje, nie wiem, czy mogę użyć tych słów. Myślę, że trochę tak można powiedzieć. No tak, nie? To gdzieś tam się to czegoś takiego sprowadza. No i tutaj jak już się to rozdziela, no to zaczyna się robić problem. Tak, nie? Bo się okazuje, że jak pacjent jest powiedzmy nadmiernie pobudzony z tej części grzbietowej, no to ma takie tendencje z kolei do wpadania w takie stany, powiedzmy, bardziej lękowe, trochę depresyjne, do takiego nadmiernego wygaszenia. Wręcz takiego, powiedziałbym, takiego zatrzymania w ciele, nie? Czyli czegoś takiego, że po prostu jestem w jakimś punkcie i robię wszystko, a to nie działa, nie? Tak. Po prostu nie mogę z tego wyjść, nie? I wtedy, jak ten układ, znaczy jak ten grzbietowy jest gdzieś tam nadmiernie pobudzony i jest zablokowany, no to jak dojdzie nam wtedy do takiej wolnej amerykanki w układzie współczulnym, no to z kolei jak w ten sposób spojrzymy na to, że pacjenta boli kolano i barki, brzuch i wszystko, no to już zaczyna się tam otwierać trochę chyba inna furtka do działania z tymi ludźmi, nie? Mi to bardzo pomogło, ta zmiana w myśleniu właśnie, nie? Że wtedy nie ma co chodzić i wyciszać każdej dysfunkcji, tylko można od drugiej strony. Dokładnie. I to jest mega fajne. I z tym lubię bardzo pracować. Tak nawiązując do pierwszego pytania, nie? Że to mi się wydaje jedną z ciekawszych rzeczy, która w ogóle jak się śledzi rynek książek, badań i tego, w jakim kierunku idzie rozwój i badania w tym, no to to nawet ostatnio z dziewczyną miałam taką rozmowę, że cieszę się, że żyję w takim momencie i w takim czasie, w jakim jesteśmy teraz, bo myślę, że przez te, strzelmy, 50 lat naszej jeszcze aktywności zawodowej, no to mogą ciekawe rzeczy powstać, nie? I możemy się ciekawych rzeczy dowiedzieć. No, dokładnie. Tutaj też jakby tam dam taki lekki off-topic dla osób, które nas słuchają, bo teraz akurat myślę, że dla dużej ilości osób to może być zupełnie nowa jakby informacja, że ten nerw błędny też jest taki podzielony na te dwie części i że one odpowiadają za różne rzeczy. To jest, powiedzmy, takie odkrycie i gościa, który się nazywa Stephen Porges. I on opracował teorię poliwagalną, czyli właśnie
taką... Jakąś która... taką hierarchię, powiedzmy, tak, nie? Możemy taką, to tak powiedzieć. Trochę tak, czy... taką hierarchię, trochę też jakby taką metodykę, gdzieś tam trochę badania. Sobie z tym, trochę badania, tak. Trochę radzenia. Tutaj on do tego pierwotnie podchodził, znaczy on podchodzi do tego w taki sposób bardziej, powiedzmy, psychologiczny, bo też jakby ta początek tej edukacji był skierowany przede wszystkim dla psychologów, psychoterapeutów. No ale się okazuje, że no, my jako terapeuci, ja coraz rzadziej używam słowa fizjoterapeuci, trochę dlatego, że trudno jest nam się zajmować tylko i wyłącznie tą sferą cielesną, no tak, pacjenta. Znaczy, może jest... inaczej, szkoda się ograniczać tylko do tej... Też, tak. ale to jest tak naprawdę trudno zrobić, no bo w pewnym momencie się spotykamy z taką frustracją z tej strony, że no czemu po prostu ktoś przychodzi, boli go kolano, ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Dwie poprzednie osoby, które u mnie były, ja tam świetnie ortopedycznie to kolano zrobiłem, a ta trzecia osoba, no nie ma opcji. Dokładnie. Nie? I tak. O co tu chodzi? I o co tu chodzi? Więc znowu jakby postrzeganie tych osób, które, z którymi się spotykamy w sposób taki tak naprawdę bardziej ludzki, bo to nam znowu no takie tak. Miałem pewną ewolucję myślenia, że my sobie trochę jakby komplikujemy w pewnym momencie wszystko, no bo się okazuje, że zaczynamy od pracy z ciałem, później to się staje tak naprawdę pracą poprzez ciało, no bo my też trochę pracujemy z tą strukturą, ale się okazuje, że ze strukturą to w sumie niedużo, bardziej opieramy się na funkcji. No i jest ta strona taka bardziej biochemiczna i ta emocjonalna, no i to się wszystko tak ze sobą łączy i to się okazuje, że tego jest strasznie dużo. No tak, i właśnie tutaj kolejny taki moment, który wydaje mi się, że tak na pewno w tamtym roku jakby, a myślę, że to nawet jeszcze mogło być wcześniej, że miałem dużą zajawkę na tej, wydawało mi się, że tej wiedzy trzeba po prostu, musimy wiedzieć tam wszystko po prostu i z dietetyki, i z psychologii, bo to po prostu bez tego nie da się być dobrym terapeutą. I wydaje mi się, że moment, w którym dochodzimy do tego, co się teraz dzieje w dietetyce, czyli chociażby badań na temat mikrobiomu jelitowego, no ja odpuściłem. Nie? To jest jakby, wydaje mi się, że to jest już bardzo ciekawe i bardzo lubię o tym czytać, żeby samemu wiedzieć, ale no umówmy się, nie jesteśmy w stanie posiąść tej całej wiedzy, ale kończąc w ogóle jakby tą całą zagmatwaną i zbyt długą wypowiedź, chodzi mi o to, że uważam, ja osobiście uważam, że to nie jest tak, że powinniśmy znać całą dietetykę i całą psychologię, ale powinniśmy znać jej wycinki i elementy po to, żeby nie popełniać błędów. To na pewno. Bo to dużo daje, zwłaszcza ta psychologia, nie? Że czasami tak. To inaczej sformułowane zdanie zrobi dobrą robotę. Nie? Bo, no tak. No na pewno. Wiadomo, o co chodzi. Tak, ale wiesz co, bo też jakby obserwuję taki trend i ja się cieszę, że on jakby w ogóle ma miejsce, bo to jest trend, który też jakby autentycznie dotyczy teraz świata nauki. Bo my w pewnym momencie się jakby tak w nauce zaczęliśmy... No wiesz, tych badań powstaje coraz więcej, z coraz bardziej skrajnych dziedzin i tak dalej. I w pewnym momencie faktycznie dużo osób sobie zdało sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie za tym wszystkim nadążyć i że możemy coś badać jeszcze bardziej szczegółowo, ale często to nas doprowadza tak naprawdę do tych samych wniosków, że jakby redukując to wszystko, później się okazuje, że okej, tych dróg jest wiele. Czemu? I teraz znowu To jest coś, co się jakby nie bezpośrednio przekłada na wszystkich ludzi. No ale jak mamy jakąś tam populację i ona powiedzmy ma problemy z depresją, powiedzmy, to dróg, które prowadzą do depresji może być po prostu bardzo dużo. No bo teraz jeśli się zbada od strony mikrobioty, to są dosyć mocne połączenia. Od strony psycholodzy by podeszli bardziej związane z jakimiś tam traumami, przeżyciami trudnymi i tak dalej. Możemy my na przykład jako osoby pracujące bardziej z ciałem zwracać na przykład uwagę na to, że ona się gdzieś tam somatyzuje najczęściej statystycznie pod postacią bólu odcinka lędźwiowego. Więc każdy z nas ma inne obserwacje, ale się później tak naprawdę okazuje, że jakby zapobieganie i leczenie jakby nie wymaga wiedzy z tych wszystkich dziedzin, no bo tak naprawdę często jeśli oprzemy się o jakieś takie główne założenia, że staramy się po prostu najlepiej jak potrafimy zadbać o kogoś dobrostan, no to finalnie będzie mu się gdzieś tam poprawiało.
No to... Znowu teraz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, nie to, że jesteśmy w stanie masując komuś plecy wyleczyć depresję, absolutnie nie. Ale wspomóc. Ale wspomóc i po prostu jeśli to ma być element tego zadbania o kogoś, no to my to możemy zrobić, no mówię, najlepiej jak potrafimy. No tak. Nie musimy do tego znać dokładnie, które bakterie, na którym odcinku jelita. Co robią, nie? Co robią, nie? Aczkolwiek jest to nadal mega ciekawe i bardzo ciekawe. To jest interesujące, żeby się tego dowiadywać, ale tak jeszcze zahaczając, to bo jakby się w 100% z tobą zgadzam, aczkolwiek wydaje mi się, że fajne jest to, że tych dróg jest wiele, ale fajne jest to, że też powolutku zaczynamy się jednak na to otwierać, nie? Że coraz więcej, no bardzo często gastroenterolodzy wysyłają na terapię wisceralną pacjentów z SIBO. To już jest bomba, nie? To już jest mega duży krok. Psycholodzy, psychoterapeuci jakby no pewnie też, na pewno nie wszyscy. Myślę, że jest część taka, która uważa, że nic nie możemy, nie powinniśmy w ogóle tych ludzi dotykać, ale też no umówmy się, nie chcemy wchodzić w ich buty, tylko no, nie Zgadza ma nic się. Złego, żeby ten układ nerwowy troszeczkę temu pacjentowi odciążyć, nawet taką strukturalną pracą, nie? Jakby, bo to też Oczywiście. Da bardzo dużo. Tak, tutaj nawet dużo przemawia za tym, że u osób, które mają tego typu problemy, zwykły masaż. No tak. Po prostu robi bardzo fajną robotę. I to też znowu nie trzeba bardzo daleko nawet w to iść. Tylko i znowu szukać to takie... nie wiadomo jakich czarodziejskich technik, nie? Bo to wszystko sprowadza się do jednego. Że nasze oddziaływanie wytwarza pewną pulę hormonów, enzymów i tak dalej w naszym ciele. No i po prostu, jeżeli ktoś się po tym czuje lepiej, to czemu z tego nie korzystać? Proste i logiczne, nie? To, tak jest. To jest. Prosta sprawa. Także no właśnie, może to też jest trochę. Zasługa tego, że my to tak staramy się pomału wszyscy jako specjaliści, którzy zajmują się zdrowiem, troszeczkę gdzieś tam redukować to podejście, że to jednak ma sens. No kurczę, no jednak tam w wielu wypadkach, w takich przewlekłych pacjentów, no ta medycyna oficjalna, nazwijmy ją, nie? Czyli ta szpitalna, no nie sprawdza się. No, nie da rady. To tak już nie pójdzie dalej. Musimy coś zmienić, nie? W naszym postępowaniu, w naszym patrzeniu i skończyć z tym leczeniem bólu przez 3 lata, nie? Jakby tą samą metodą. Tylko jak coś nie działa, no to spróbujmy czegoś więcej. Dołóżmy kolejny jakąś tam cegiełkę, nie? Myślę, że to musi się zmienić tą stronę i już się zmienia, nie? Jakby myślę, że fajnie będzie to obserwować na przestrzeni następnych lat, bo to na pewno będzie szło w tą stronę. Nie ma innej możliwości. Dobra. Czyli tak troszeczkę jakby podsumowując, bo mówiliśmy o, jak to zwykle, bo tak parę razy nam się zdarzyło o takich rzeczach pogadać i zawsze na tą filozofię gdzieś tam pomału zbaczamy, ale o samym układzie autonomicznym trochę udało nam się powiedzieć, także na pewno oddech jako jeden z takich markerów, na który powinniśmy zwracać uwagę, więc tutaj jeśli widzimy, że z tym oddechem nam się coś dosyć mocno nie podoba, no to powinniśmy na to trochę gdzieś tam zwrócić uwagę. Znowu, jako jakieś takie jedno praktyczne rozwiązanie, same chociażby ćwiczenia oddechowe, tak. Też polecasz. No, bardzo dużo, nie? I to nigdy staram się nie dawać ludziom jednych ćwiczeń oddechowych, bo ja jestem zafiksowany na jakiś rodzaj medytacji, nie? Jakby, może rodzaj, po prostu na medytację, nie? Więc mi to pomaga bardzo w życiu po prostu pozbywać się tego nadmiaru, ale zawsze staram się dać ludziom 3 różne wersje, nie? I niech sobie sami wybiorą, no bo mogą medytować, to jest super. Myślę, że Wim Hof jest ciekawą postacią w ostatnich czasach i te jego ćwiczenia też są fajne. Mi nie odpowiadają, bo są dla mnie, nie wiem, za dynamiczne, za mocne. To nie mój sposób. A trzecią rzecz, jaką staram się zawsze dawać, to coś pomiędzy, nie? No bo jedno jest skrajnie uspokajające, drugie bywa skrajnie pobudzające, nie? A pomiędzy jest po prostu zwykły, prosty oddech, żeby na to zwracali uwagę. Niech sobie wybiorą, co chcą, nie? A przy okazji, to też jest ciekawe, bo to taka moja też niedawna chyba też zmiana, że staram się tym pacjentom jednak coraz częściej dawać wędkę, a nie rozwiązania, nie? Że daję im propozycje i niech sami wybiorą jakieś rozwiązanie, no bo to też jest jakaś część terapii, nie? Bo jak pan kazał mi robić, no to pan kazał, nie? Ale to jednak coraz fajniej by było, gdyby nasi pacjenci chcieli coś robić, żeby czuć się lepiej. Tak. I na pewno, żeby mieli świadomość tego, że każdy z nas odpowiada sam za własne zdrowie. Dokładnie. I to też jest jakaś taka aktywna część włączania ludzi w proces no, gojenia. Po prostu. Dokładnie. Okej. Okay. Oddech ogarnęliśmy. To lecimy dalej. To lecimy dalej. Co jeszcze ogarnęliśmy? Bo teraz mamy jakąś taką...
Już zdążyłem sam zapomnieć, o czym rozmawialiśmy. Tak. No to wróćmy do filozofii, to jest zawsze dobry pomysł. Wiesz co? Bo mówiliśmy jeszcze u których osób przede wszystkim jakby zwracać uwagę na ten układ autonomiczny, więc mówiliśmy o zaburzeniach koncentracji, jeśli one występują. Właśnie, dużo też mówiliśmy o tych problemach gastroenterologicznych. To możemy jeszcze chociażby chwilę o tym. Układ pokarmowy będzie tym, który ten nerw błędny będzie nam dosyć zaburzał, nie? No bo nerw błędny jest nerwem, który ma przekazywać informacje z brzucha do mózgu. To ma być jego główna funkcja. Każdy nerw ma dwie drogi, ale to jest jego główne zadanie, więc długotrwałe, przewlekłe, nieleczone, bagatelizowane problemy w naszym brzuchu mogą doprowadzić do tego, no jak my to nazywamy, przestymulowania, czyli jakby no zakłócenia pracy, nie? Jakby spowodowania jakichś zakłóceń w funkcjonowaniu tego nerwu do wyższych ośrodków, do rdzenia kręgowego, do mózgu. No i teraz bardzo często jak pacjenci pytają się, a co ja nie tak robię, nie? A skąd to się wzięło, czemu mnie boli za tą łopatką, nie? I bardzo często chcieliby uzyskać taką prostą odpowiedź, bo pan źle spał, nie? No, znaczy na pewno czynnik spania na złej poduszce nie będzie pomagał w bólach odcinka szyjnego, ale... Ale też umówmy się, że u osoby zdrowej i ogarniętej to poduszka to jest trochę za mało, żeby kogoś zabić. Znaczy, no, myślę, że zła pozycja spania może spowodować ból przez parę godzin, może pół dnia, nie? Który powinien ustąpić, ale no jakby jeżeli ktoś non-stop zmienia poduszki i non-stop nie może się wyspać, to jest mała szansa, że ta kolejna poduszka rozwiąże problem. Nie? Tak jest. Więc na pewno to, nie? Czyli jakby takie moje myślenie od razu, jak powiedziałeś, układ pokarmowy, no to jest, że wszystkie problemy, które są tu, będą wpływały na większą szansę przestymulowania tego nerwu błędnego. No a teraz umówmy się, kto w dzisiejszych czasach nie ma najmniejszych problemów z brzuchem? Nie mówię, że na co dzień, w skali roku. Tak. Zawsze zdarzy nam się jakieś przeziębienie, zatrucie. No i tak możemy wymieniać, nie? No, tak. No według jakiejś takiej szacowanej gdzieś tam statystyki, to 20% populacji Ziemi ma jakieś funkcjonalne w ogóle zaburzenia, no ale to mówimy o już problemach typu ciągły, chroniczny, gdzieś tam ból brzucha, jakieś dysfunkcje, tam refluks, gagę i tak dalej. Podejrzewam, że 20% to jest niedoszacowanie. No, myślę, że tak. myślę, że nie, tak. Nie wiem, czy tych proporcji by nie można odwrócić w sumie, nie? Że 20% nie ma. Znaczy, mówimy jakichkolwiek, albo ewentualnie może być tak, że one się pojawiają i znikają, gdzieś tam później znikają. Dokładnie. No bo też umówmy się, no jeśli będziemy niektóre rzeczy gdzieś tam u nas poprawiać w takim szeroko rozumianym lifestyle'u, no to one będą nam się gdzieś tam na jakiś czas wycofywać, co nie znaczy, że jak nam się wycofują objawy, to że tam już jest zupełnie wszystko. No właśnie tak, to była moja taka myśl, którą chciałem teraz poruszyć ten temat, że właśnie coś, co jest wyleczone, nie oznacza, że jakby napięć w tym narządzie nie ma. Czyli myślę, że tutaj moglibyśmy, chyba najłatwiej będzie to podać na przykładzie żołądka, nie? To, że kiedyś mieliśmy problem z żołądkiem i mieliśmy jakiś wrzut, zgagę, cokolwiek i jakieś tam, nie wiem, tabletki, leki, zmiana diety nam pomogła, to super. Ale wydaje mi się, że warto też zerknąć, czy napięciowo jesteśmy w stanie wyczuć jakieś sztywności na tym poziomie, czy on na pewno rusza się z tym oddechem tak swobodnie, jak powinien. Bo wydaje mi się, że to jest chyba najczęstsza taka przyczyna wielu przewlekłych schorzeń, której nie zauważamy. Nie? Czyli jakby spojrzymy sobie na pacjenta w wieku 20, 30, 40 lat, który do nas, do gabinetu przychodzi, no i okazuje się, że jesteśmy pierwszą osobą, która w jego życiu w ogóle chce mu dotykać brzuch i chce go rozluźniać, nie? Tak no jest. To jak w ten sposób spojrzymy na to, czemu coś mnie boli, no to przez tych 40 lat w tym brzuchu to się parę rzeczy mogło uzbierać, nie? No tak, niektórzy nie jedne juvenalia widzieli. No tak. To tak, też więc są takie czynniki, i to już mówimy o skrajnych, nie? No bo to jakby wiadomo, że każdy wiek rządzi się swoimi prawami, no ale no, nawet umówmy się, no głupie trzydniowe przeziębienie może zostawić jakiś ślad napięciowy, jak będziemy mieli niefarta i posunąć to gdzieś tam, gdzieś tam dalej. Tak, a teraz przechodząc nad przeponę, więc myślę, że teraz faktycznie tych rzeczy pozostawionych chociażby przez infekcję łącznie z COVID-em, no znowu mogą powodować to, że ta klatka piersiowa jest dużo bardziej napięta i nawet jeśli ktoś nie odczuwa objawów takich jakby
no już powiedzmy poważniejszych objawów, to nie znaczy, że tego problemu jakby już tam dalej nie ma, nie? Tak. Czyli znowu tak mówiąc zupełnie łopatologicznie, może być tak, że ktoś ma ostrą infekcję, kaszle, czuje ból w klatce piersiowej, pojawia się gdzieś tam gorączka i tak dalej. No i po, nazwijmy to, wyleczeniu tego problemu, ktoś może pomyśleć, dobra, nie mam gorączki, nie kaszlę, jest okay. I jest okej w sumie, bo nawet mnie nie boli klata. No ale okazuje się, że może nam pozostać tak dużo napięć na więzadłach, na których się powiedzmy trzyma opłucna, a tak dużo powiedzmy sztywności w samych ścianach klatki piersiowej, no że już powiedzmy tak, jak ktoś sobie tam powiedzmy wbiegał na czwarte piętro bez problemu. To już biega na trzecie. To już biega na trzecie albo i na drugie, nie? I uważa, że to jest taki jego nowy standard, że już tak powinno być, no, właśnie, no może myślę, niekoniecznie. To jest chyba ten kolejny mit, który powinniśmy zacząć burzyć, nie? Mhm. I jakby nie ma czegoś takiego jak nowy standard. Kurczę, gdyby tak było, to 80-letnie babcie, które przychodzą do naszych gabinetów, nie powinny się goić, a też się goją, nie? Że nasze ciało non-stop chce dążyć do tego, żeby działać lepiej. Ja staram się moim pacjentom mówić to, co mówię za każdym razem. Jak nic się nie będzie działo, to zapraszam za rok, nie? Tak jak samochodem jeździmy na przegląd techniczny, no to fajnie by było też, żeby raz w roku ktoś wpadał do nas i sprawdził sobie, co tutaj akurat się dzieje dobrze albo źle. No. Skoro do stomatologa się tak samo chodzimy, chodzi nie? na przegląd, to myślę, że do... Tak, i to jest ciekawe, też. Bo jak ja zacząłem o tym w ten sposób myśleć o sobie na przykład, to myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że poza jakimiś pierdołami, typu skaleczyłem się w palec i boli mnie palec, to od 2 lat, 2,5 roku myślę, że nie było dnia, żebym nie był w stanie funkcjonować, bo miałem jakiś ból, nie? I jakby jak tak patrzę sobie na to z perspektywy czasu, zastanawiam się, jak można 2, 2,5 roku chodzić z jakimś bólem, nie? Jakby ja naprawdę podziwiam czasami naszych pacjentów, tak. Jak przychodzą, od kiedy pana boli? No, to już tak z 4 lata będzie, nie? I jakby... I teraz... Tak. To ale jest to też ciekawy aspekt, na szczęście tak optymistycznie to podsumowując, myślę, że coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, czym my się zajmujemy, że to nie jest problem tylko i wyłącznie kręgosłupa, bo niektórzy też to tak kiedyś pojmowali, powiedzmy. Też widziałem taką niefajną tendencję, że panie częściej odwiedzały terapeutów, panowie trochę rzadziej. Ja tak na przykład gdzieś tam swoje początki pracy tak kojarzę, że jak już panowie przychodzili, to już się musieli podpierać nosem. No by nie, znaczy to nadal chyba jest taki ten gdzieś tam. Ale tak widzę, że się pomału to zaczyna gdzieś tam wyrównywać i dużo osób już na przykład przychodzi nie wtedy, kiedy już tak boli na maksa i już po prostu nie daje rady, tylko już tak coś się zaczyna dziać. Chciałbym sprawdzić, to też się nawet już faktycznie zdarza, że ktoś mówi, że... Tak, i widzisz, i to jest właśnie taki pacjent, u którego pewnie szybciej spojrzę na ten autonomiczny układ nerwowy, niż u osoby, która do ciebie przychodzi i ma jakiś ból, nie? No bo wydaje mi się, że jak ktoś nawet ma bardzo dużo tych zaburzeń w tym autonomicznym układzie nerwowym, no to jednak fajnie najpierw tego bólu też pozbyć się, nie? No bo jakby jak można pracować nad równowagą układu nerwowego, jak w środowisku pacjenta występuje non-stop bodziec, który to będzie drażnił, nie? Więc to też na przykład u takich osób faktycznie to jest bardzo fajne i na pewno jest jakaś tam grupa pacjentów, która gdzieś tam regularnie od tego gabinetu tam czy co pół roku, czy co rok przychodzi i ja na przykład, to jest też bardzo fajne, bo my się rozwijamy jako terapeuci, zaczynamy po tym roku też zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy, które może wcześniej zauważyliśmy, a może ich nie zauważyliśmy. Mhm. I wydaje mi się, że takie przychodzenie sobie raz na jakiś czas, żeby w ten sposób opracować, to chyba jest najlepsza inwestycja w to, żebyśmy się lepiej starzeli. Nie? Jakby to tak, ja tak sobie myślę o sobie, że chciałbym być takim jednak jeszcze imowsko krzepkim dziadkiem. Lepiej bym tego nie powiedział. Dokładnie. Także tym optymistycznym jakże akcentem myślę, że dobrnęliśmy. Do końca, bo ja tutaj myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie ze 2 godzinki na różne tematy pogadać. Nagrali, tak. Więc trochę liczę na to, że jeszcze sobie następnym razem gdzieś tam pogadamy o tym układzie oddechowym, bo to jest niesamowite. No to jest też fajny ciekawe. Pomysł, tak. No dobra. Także tobie dziękuję za to, że mnie odwiedziłeś, a słuchaczom podpowiadam, że mogą zostawić nam jakiś komentarz, jakąś ocenę.
Może jakiś pomysł na kolejną rozmowę. Tak, jeśli oglądacie na YouTubie, to oczywiście w sekcji komentarzy czekamy na jakieś wasze podpowiedzi, pytania. Jeśli słuchacie tego na aplikacji Apple Podcast, no to oczywiście jakaś tam miła ocena, jak wjedzie, to będzie nam niesamowicie miło. Także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.